W poprzednim filmiku pokazywałyśmy, jak wykonać aparat otworkowy w pudełku po butach. Dziś opowiemy, jak takim aparatem wykonać zdjęcie. Na tylnej ściance przy pomocy taśmy izolacyjnej wykonujemy uchwyt, na który przymocujemy papier światłoczuły. Papier mocujemy w całkowitej ciemności bądź przy czerwonym ciemniowym świetle. Strona z emulsją światłoczułą musi być skierowana w stronę otworka, a nie przylegać do ścianki. Zamykamy szczelnie pudełko, tak żeby do środka nie dostało się żadne światło. Wybieramy obiekt, który chcemy fotografować naszym aparatem otworkowym. Ustawiamy naprzeciw niego nasz aparat. Ważne, żeby stał on nieruchomo. Otwieramy zasuwę naszego obiektywu i naświetlamy papier. Czas naświetlania zależny jest od warunków oświetleniowych. Powinien trwać od około 30 sekund do około 1,5 do 2 minut. Po skończonym naświetlaniu z powrotem zaklejamy otworek zaślepką. Dopiero wtedy można poruszyć aparatem. Dobrze, żeby pierwsze zdjęcie było próbą oświetlenia. W zależności od efektu utrzymujemy czas naświetlania, bądź go skracamy lub wydłużamy. Po naświetleniu zdjęcia wracamy do ciemni. Przy czerwonym oświetleniu możemy bezpiecznie otworzyć pudełko i wyjąć z niego papier. Papier najpierw wkładamy do wywoływacza. Tam powinien pojawić się obraz. Jeśli jednak zdjęcie nam się nie ukazuje, może to oznaczać, że było zbyt krótko naświetlane, bądź papier był włożony odwrotnie. Natomiast jeśli zdjęcie się pojawia, ale szybko czernieje, to znaczy, że było zbyt długo naświetlane, bądź aparat jest nieszczelny i światło wpada do środka jeszcze inną drogą niż tylko przez otworek. Możliwe też, że prześwietliliśmy papier, na przykład przed włożeniem do aparatu lub po wyjęciu, ale przed wywołaniem. Następnie wywołane zdjęcie tłuczemy w drugiej kuwecie w przerywaczu, a następnie utrwalamy w trzeciej, w której znajduje się utrwalacz. Po kąpieli w utrwalaczu możemy zapalić białe światło i przekonać się, jaki efekt otrzymaliśmy. Na koniec należy je dokładnie wypłukać. Możemy to zrobić w kuwecie bądź pod wierzącą wodą. Obraz, który otrzymamy z aparatu otworkowego na papierze fotograficznym, będzie negatywem. Negatywy można zeskanować i w programie graficznym odwrócić kolory tak, by otrzymać obraz pozytywowy.